Siema. W tym odcinku ogarniemy sobie palniki boczne. Dostaliśmy takie zadanie u... Płonącego Kurhanu. To tutaj jednak. Super, odblokujemy palniki boczne. Zastanawiam się, kiedy to będzie w końcu. Czyli jest to poboczne. Nie jest to wymagane, żeby przejść grę. Zastanawiam się, czy mi się opłaca w ogóle dawać te rzeczy do taranowania i tak dalej. Jakoś nie widzę potrzeby. Tu w ogóle nigdy nie byliśmy. Uważam, że mógłbym sobie pancerz lepszy zrobić. Tylko to u Krwistobrodego na jedynkę trzeba zejść. Wszystkie te rzeczy wpływają tak samo na wagę naszego samochodu. Krwistobrodego, jak żeby przejść, jak przejdę na jedynkę, to dostanę właśnie pancerz i dostanę jeszcze taran na najwyższym poziomie. Budżeta trzeba mieć na zerowym, żeby mieć hartę. A tak ciężko jest wejść na ten zerowy. No właśnie, nie, muszę chyba rozbudować teraz. Bo mi się wydawało. Nie wiem, jeśli się okaże, że jeszcze obóz jakiś znajdę. Tam pół poziomu zostało tak naprawdę. Co ja mam tu robić? Czekać do nocy? No dobra, poczekamy. Nie wiem, da się jakoś wywołać szybciej noc czy coś? To mi się wydaje, że już niedługo by była noc. Albo świt, chuj wie. Czy to wschodzi, czy to zachodzi. Kiedyś to bałbym się samochodem tak robić. Bym się rozpierdolił do końca. Teraz to już... się nie ma co bać. Trzeba to jakoś wjechać. Nie wiem właśnie, jak się wjeżdżało. Jakoś na pewno. Coś się tu wjeżdżało. Chyba świt idzie. I tak średnio mam tu wjechać. Tędy. Zabrałem tu inny samochód, nie ten, który był wymagany, tylko inny.
should be to the right. Żeśmy na lewo. To i tak musimy tu na piechotę iść. Dobrze ich widać w ciemności. Uch, Listobrodego się o tym dowiedzieliśmy, pamiętam. Było bardzo dawno temu. To jak szczęki otworzyliśmy, to wtedy to zadanie się pojawiło. Albo jeszcze przed szczękami. Big one. Bojowóz. Ten z pancerzem? Ze złomem znaczy? To nie jest złomowóz. Dobra, mam tysiaczka. Co ja mogę zrobić za tysiaczka? Palniki boczne, grzmot. Nie mogę. Harpun. Snajperkę właśnie. Snajperki nie rozbijałem. Ale... czy ja widzę jakiś powód? Żeby go rozwijać? Żebym wolał chyba... legenda. Max. To się przyda. Czy umiejętności potrzebuję? Nie. Mogę iść do Jetta nawet i rozbudować sobie ten magazyn. Tylko nie mam aż 1500. Must be what she meant. O, akurat jak to robiłem, czujecie?
Dobra, mogę to kupić. Chyba zapomniałem, że można to ulepszać. Weźmy sobie jeszcze jakąś umiejętność. Tak to nic nie kupuje i tak. Jest noc? Uznałem, że nie, kurwa, jest świt. Jest noc. Możemy jechać. Strasznie jasna ta noc w tej grze. Ale w następnym odcinku chciałbym ruszyć tam na, wiecie, na miasto czarne i wreszcie ten V8 ogarnąć. Kurwa, ile dzisiaj nagrałem tych odcinków na sobie. Bucket comes to the rescue. Yes. That's got to be it. Bo napalniki boczne już mnie nie będzie stać. Ja dopiero dostanę złom za jakieś pół godziny. Nie, na 23 minuty myślę. Także nie w tym odcinku. Czy ja za te wyścigi śmierci dostaję przypadkiem karoserii? Nie wiem, ale zaczynam już żałować, że w tę snajperkę zainwestowałem, bo to by mi się nikuje nie przyda. Byłoby dla nas wystarczające. Cały czas. Ale dobra już, nie ma co żałować. Ale akurat odkryłem właśnie największy magazynek do snajperki. Uwa, to pojechałem. To jest przejebane zrobić to zadanie, bo musimy mieć noc. A nie wiem, nie da się chyba spać w tej grze, tak? Czy coś ten deseń. Chociaż chyba podróż zbija czas. Mogę ich harpunem zabijać przez kurwa ścianę.
Mamy 4 noże teraz. Żebyśmy my chociaż z nich korzystali. Dostałem kurwa plus jedną sztukę tylko. Richard? Tu nic nie ma? Nie. Kurwa, jest on. Nie mogę tam podejść. Kurwa. Kurwa, chciałem już skończyć biec. No już chyba zmarnowałem, bo mogłem na niego. Nie mam HP. Kurwa, nie wiem, jak go mam zabić. Ogary łatwiej zabijać. Noża nie mogę wykorzystywać na nim. Już mogę.
Mogłem na tamtym nie wykorzystywać. Ten teraz miał. Tylko 10 przeciwników zabiłem bronią białą. Kurwa. Kurwa. Dużo mu zostało, co? A mamy zawsze farta w tej grze, nie? O, jeszcze ten ziutek. Śmiał, jakby mnie zabił. O, sporo dostaliśmy. Nie, naprawdę teraz sporo złomu dostajemy. Ciągle. Może jakiś projekt będzie? $520 złomu. Czyli będzie napalniki. Osiem poziomów mamy u Griffy. Gdzie pana Griffę możemy znaleźć? Tu na przykład. Możemy pojechać. Zamontujmy sobie te palniki boczne. Już myślę, że ja i tak nieczęsto będę z nich korzystał. To jak już naprawdę będzie ostateczność, ale możemy sobie zainstalować oczywiście. Region równiny paleniska. Tutaj. Aha, czyli tam pokazuje mi ogólnie, ile jeszcze pól minowych, straszaków i tak dalej jest. No. No to dobrze, musimy to zrobić i tak do Jetta. Też my sobie pojeździmy, poszukamy. Nie rozumiem, czemu to jest takie wymaganie, ale okej. Dobra, więc myślę, że aktualnie możemy sobie jet, zawieszenie, silnik. Grzmot. Kurwa. Już powoli. To już nie będzie archanioł.
Harpuna nie możemy. Grzmota? No to kurwa nic nie możemy. Możemy siebie roz... Dobra, na razie to będę kisił. Ej, nie ma już... Gryfa się zmienia co chwilę. No, zrobimy sobie przerwę po tym odcinku. Strasznie i tak dużo nagrałem. Straszaków niszczyć nie mogę. Chyba, czy mogę? No, nie, na tym terenie chyba mogę. Czy nie, tego nie mogę. Chuj tam. Ale tak czy siak palniki odblokowaliśmy. This was once a very different world. A world where... Pomijmy. To. 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 Może być. Weźmy sobie tak. Max. Ochronę przed ramion lepszą. Strzelba. Nie. Umiejętności. Dodajmy sobie. Kiedyś bym musiał. Trzysta. Wszystkie za 300 teraz są. I to już by były wszystkie. Trzech mi brakuje. Dobra. Ale będę się tutaj z wami żegnał. Także dziękuję wam za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Już mam bardzo dużo rzeczy w tej grze. Cześć.